Prowadzenie biznesu to pewnego rodzaju masochizm. Boli cię, ale lubisz to. Sky is the limit to bullshit, to ściema. Robisz to, w czym się rozwijasz i jednocześnie to, w czym się rozwijasz, zaczyna na ciebie zarabiać. A zatem korzystasz z momentów przepływu, ale unikasz jak ognia magicznego myślenia. Ty wyjdziesz z policji, ale policja z ciebie nigdy nie wyjdzie. Kwantum jako biznes powstał jednak jako efekt uboczny. Piękny biznes powstaje jako efekt uboczny, ale jednak najpiękniejsza idea potrzebuje chleba, potrzebuje biznesu. Jakby to było, aby mnie sprzedawał, ale by ludzie ode mnie kupowali. Praca nad poczuciem własnej wartości ewidentnie wpływa na sposób funkcjonowania w biznesie czy w pracy, ale pytanie brzmi: OK, co zrobić, jeśli nie mam poczucia własnej wartości? Albo zdaję sobie sprawę, że praca w tym temacie trwa długie, długie lata, z czego muszę skorzystać dzisiaj. I ona napisała tak. Przemoc fizyczna, psychiczna, alkohol. Doświadczyłam takiego życia, jakiego nie chciałam kontynuować, i na tym doświadczeniu zbudowałam kompletnie inny obraz swojej rzeczywistości. To udowadnia, że przeszłość nie musi cię trzymać w ryzach i może być trampoliną do innej rzeczywistości. Cześć. Na początku sprawdźmy, czy wpisujesz się w którąś z tych kategorii. A Chodzę do pracy, której nie lubię. Wykonuję zadania, których nie cierpię. Pracuję dla ludzi, którzy mnie nie szanują, ale zostaję w tej robocie, bo płacą. Kategoria numer dwa. Coraz częściej słyszę, że jestem za stara. Jestem przed 50, po 50, i coraz częściej słyszę, że nie ma dla mnie odpowiednich zadań i odpowiedniej roboty. Podczas gdy ludzie teraz żyją 80, 90 lat, co mam robić kolejne 30-40 lat? Kategoria numer 3. Robię to, co lubię, ale nie zarabiam na tym i muszę dorabiać na boku. Kategoria numer 4. Moja kategoria jest zbyt skomplikowana, by ją opisać, a co dopiero się w nią wpasować. Witam Was wszystkich, niezależnie, niezależnie jakie wyzwania i problemy macie. Mam nadzieję, że ten materiał y, troszeczkę Wam pomoże, a może nawet bardzo, zdobyć motywację czy rozświetlić pewne tematy, które w kwestii biznesu, zarabiania, budowania swojej wartości są absol absolutnie fundamentalne. Witam Cię w przestrzeni Kwantum. Kwantum, pola nieograniczonych możliwości, gdzie cały czas zgłębiamy z poziomu psychologii, z poziomu filozofii kwantowej, od czasu do czasu z pozycji duchowej kwestie związane z biznesem, ze zdrowiem, z rozwojem, regeneracją. Dzisiaj idziemy w biznes. I przede wszystkim chciałam powitać wszystkich tych, którzy są ze mną dłużej. Dziękuję za wszystkie komentarze i łapki w górę. I witam wszystkich tych, którzy dołączają dopiero teraz do tej przestrzeni, która ma swoją niezwykłą dynamikę, ponieważ przede wszystkim ta przestrzeń i nasze relacje są zbudowane na wartości, zaufaniu i tym, że dość często płyniemy w przestrzeń. Nieograniczonych możliwości, tam gdzie niemożliwe staje się możliwym, ale bardzo często jest oparte na fundamentach naukowych, czyli pozbawiamy się tutaj magicznego myślenia, że coś wydarza się magicznie. Zawsze jest to związane z pewną pracą albo naszymi własnymi przeobrażeniami, tym, co dzieje się w środku. Więc y, zapraszam Cię do kolejnego odcinka, który brzmi. Jak obróciłam zasady budowania biznesu do góry nogami i odniosłam sukces. Nie lubię słowa sukces, ale na potrzeby tej chwili niech tak będzie. I siedem błędów, których nigdy nie popełniłam, lub też siedem zasad, do których nigdy się nie dostosowałam, a mimo wszystko to powodzenie przyszło. Więc fantastycznie, że jesteś i płyniemy. Mam tutaj kilka pytań, kilka zasad, którymi chciałam się. Podzielić, które chciałam przedstawić. Ok, mam tu siedem pytań, osiem w zasadzie, na które będę odpowiadać. Między innymi, czy trzeba używać perswazji albo jakie umiejętności sprzedażowe trzeba mieć, aby rozwijać swój biznes? I tutaj Was zaskoczę, mam nadzieję, przynajmniej swoją odpowiedzią. Albo ile zainwestowałaś w reklamę, marketing, by mieć milionowe odtworzenia na YouTube? Tu was być może też zaskoczę. Yy, Możemy mniej przy tym, jak istotne znaczenie ma yy, poczucie własnej wartości, ale ciekawszym jest odpowiedzenie na pytanie, co zrobić, żeby budować swoją wartość i wartość swojej usługi czy produktu, jeśli nie mam poczucia własnej wartości. Yy, jak budować zasięgi, yy, czy biznes to Excel, czy bardziej spontan z serca oraz twój pierwszy. Krok, kiedy odeszłaś z CBS-u, odeszłaś z policji, co było Twoim pierwszym krokiem wejścia na swoją ścieżkę rozwoju? Mam tu więc takie pytania, i dzisiaj płyniemy z takimi pytaniami. Proszę, zanim pójdziemy głębiej, pomyśl o swojej intencji lub o swoim pytaniu. Być może to, co ważne dla ciebie, wybrzmi właśnie w tym materiale. A jednocześnie chciałam powiedzieć, że już dużymi krokami zbliża się do nas w naszej przestrzeni klasa mistrzowska – biznes. Jak powstało Kwantum, do której bardzo gorąco Was zapraszam, bo tam tych tematów będzie znacznie więcej, będą one pogłębiane, będziemy sobie trenować pewne umiejętności. No i najważniejsze, tę klasę prowadzę ja. Waga i będzie w tym uczestniczył także cały Kutim, a zatem nie tylko będzie wzniośle, będziemy budować korzenie, będziemy budować skrzydła. Będzie trochę ploteczek, będzie poważnie i będzie humorystycznie. Zapraszam już teraz, zwłaszcza, że mamy taki plan, aby ta grupa biznesowa bardzo mocno się wspierała w przestrzeni naszej klasy. No a teraz płyniemy. Pierwsze pytanie. Czy trzeba używać perswazji i mieć umiejętności sprzedażowe, by zbudować biznes? Ile zainwestowałaś w reklamy, marketing, by mieć milionowe otworzenia na YouTube? Otóż yy, słuchajcie. W mojej głowie sprzedaż jest taką umiejętnością trochę fikcyjną, to znaczy od razu nazwę rzecz po imieniu. Nigdy, ale to nigdy. W tym. W biznesie, który powstał jednak jako efekt uboczny idei, aczkolwiek bardzo dobrze, że powstał, bo żadna idea nie jest w stanie być niesiona bez ogromnego zaangażowania energetycznego, które jednak kosztuje i które trzeba zasilać cały czas. Więc po pierwsze, nasz biznes powstał na bazie idei, był efektem ubocznym i mogę powiedzieć, że jest to ogromny sukces na naprawdę na wielu wielu wymiarach, ponieważ daje nam szczęście, daje nam spełnienie, ale też możemy zarabiać i działać dalej. Czy kiedykolwiek używaliśmy jakichkolwiek umiejętności sprzedażowych? Ja uważam, że ja jestem kiepskim sprzedawcą, że w Kontekście takiego bardzo tradycyjnego myślenia o takiej handlarze albo o handlarzu, czy, yy, czy właśnie kimś, kto ma obcykane wszystkie te techniki wywierania wpływu, to nigdy nie potrafiliśmy tego robić. Ale też, nawet gdybyśmy potrafili, nigdy byśmy z tego nie skorzystali, ponieważ moja idea była taka, że ja chcę. W kwantum mieć połączenie z drugą osobą na zasadzie takiej równości, przyjaźni i dawania sobie wa wartości nawzajem. Ja sobie wyobrażałam w ten sposób: Okej, okay, jeśli ja bym miała kumpla, który robi szafy na wymiar, i on by mi zrobił szafę na wymiar, i mówi, wiesz co, Stara, no tutaj ten materiał kosztował 3000, za robociznę ci nie liczę, no bo pracowałem nad tym trzy dni, no ale jesteś moim przyjaciółką. I ja bym powiedziała, nie, stary, słuchaj, absolutnie nie. Ja cenię twoją robotę, wiem ile poświęciłeś, ja ci płacę za twoją robotę, mimo że jesteś moim przyjacielem. Więc czy yy, kiedy moja kumpela by mi zaoferowała masaż, mówi, jestem świetna w tym, zrobię ci masaż, żeby twoje ciało się zrelaksowało, nic mnie to nie kosztuje, tylko czas, to ja mówię do niej, ej stara, ale twój czas kosztuje. Żeby się nauczyć tych umiejętności, musiałaś poświęcić tyle i tyle pieniędzy w kursy i tyle i tyle zaangażowania. Płacę ci za ten masaż. Więc ja miałam taką wizję tego, żeby... Tak budować relacje, aby ludzie sami widzieli, że okej, okay, mamy dużą przestrzeń kontentu bezpłatnego, który tak czy siak jest wartościowy. Mam nadzieję, tak jak docenicie ten materiał, ale mamy jednocześnie płatne kursy, które są na najwyższym poziomie, i my tam wkładamy bardzo dużo energii, umiejętności, zasobów, żeby dać wiedzę. Trening z jak najwyższej półki. I zawsze miałam to wyobrażenie, zawsze mi ta intencja towarzyszyła, że nie będziemy absolutnie w żaden sposób używać żadnych technik, yy, zasad Cialdiniego, choćby niedostępności albo zasada zaangażowania po to tylko, żeby coś sprzedać. Więc u nas w tej przestrzeni... Yy, jakby takie tradycyjne podejście do umiejętności sprzedażowych, że musisz to zrobić, pamiętać o tym, zbudować wizję, rozpoznać potrzebę klienta, e, zrobić tą zasadę niedostępności, że tylko dzisiaj, albo tylko dzisiaj za 300 zł, jutro za 600 zł. Kiedy jesteście w naszej przestrzeni dłużej, wiecie, że nigdy tych zasad nie stosowaliście, ponieważ ja swojemu przyjacielowi nigdy bym nie e, zaproponowała takiej oferty, powiedziałabym, stary, możesz dołączyć, jasne. Ja to wyceniłam na tyle i tyle i, i poczuj. I ten kumpel mówi, okej, okay, słuchaj, Klaudia, ale to jest zarąbiste. Idę w to, bardzo się cieszę, że mogę dołączyć i żeby energia się wyrównała. Więc zazwyczaj bazowaliśmy na takich yy, wartościach i takim przekonaniu. Takie przekonanie od zawsze było w mojej głowie. I ciekawostkę Wam powiem, nawet jak czasem sobie popatrzyłam tam, bardzo rzadko obserwowałam konkurencję. To jest jeden z, jedna z kwestii mojego sukcesu, chyba, że ja nigdy, nigdy się nie porównywałam. A w momencie, jak tylko trochę się porównałam albo zobaczyłam, co ktoś inny robi z tej samej branży, to albo traciłam taki rezon wewnętrzny, albo sobie myślałam, ej, słuchajcie, oni robią tak, że mają tą zasadę niedostępności, też zróbmy. I tu wtedy zespół albo waga, która współtworzyła kwantum i prowadzi też, współprowadzi klasę biznes, mówiła, nie, słuchaj, nie robimy tego, po prostu nie robimy tego. Więc pilnowaliśmy się nawzajem, żeby. Żeby nigdy nie wejść w taki zwykły schemat sprzedaży po prostu. I bardzo nam się to opłaciło. Bo wiecie co, bo mamy po prostu cudowne relacje z ludźmi zbudowane, i to, co dajemy, czy to są karty Quantum, czy to są pakiety medytacyjne, czy to jest event stacjonarny, czy to. To są kursy online, czy teraz te mistrzowskie klasy, które mamy, one się bronią same w sobie, swoją wartością. ok? A jeśli chodzi o takie pytanie, ile zainwestować w reklamy, marketing, by mieć milionowe odtworzenia, w ogóle nic. Okazuje się, że faktycznie, ja jeszcze o tym więcej powiem, odpowiadając bodajże na pytanie trzecie. Ja korzystałam z tak zwanych przepływów. I przepływy prowadziły mnie do tego, jakie treści mają być tworzone. I okazywało się, że nie wszystkie, ale wiele z tych treści, wiele z medytacji było strzałem w dziesiątkę, po prostu. Więc jakby nasz ruch w stu procentach, te zasięgi, ruch był oparty na, na organicznym zasięgu czyli poprzez budowane relacje, poprzez budowaną wartość ludzie dołączali i budowali swoje zaufanie do mnie, do kutimu, do tego, co, co jest tworzone. I bardzo bym do tego zachęcała Ciebie. Ach i zanim pójdziemy do następnego pytania. Jeszcze chciałam powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza to jest taka, że oczywiście nie odwodzę nikogo od reklam inwestowania w marketing. E, natomiast e, w naszym przypadku tak, to działało w moim przypadku. Ktoś kiedyś, czy nawet kilka razy przeczytałam w komentarzach gdzieś na Facebooku czy na Instagramie, jakieś takie mm, projekcje ludzi, że Klaudia, ty to masz tak dużo, bo musiałaś zainwestować tysiące w dobrą agencję marketingową. A więc nie, w ogóle nigdy nie. Paradoksalnie jeszcze z dawnych, dawnych czasów, kiedy współpracowałam z agencją marketingową, yy, jeśli chodzi o rozwijanie kanału na YouTube, to już było dawno temu, z 6-7 lat temu, nigdy nie miałam gorszych zasięgów. Po prostu tam coś się rozjechało, było jakieś uwikłanie, i, i niestety to w ogóle nie działało. Kiedy wziąłam sprawy w swoje ręce, nagle wszystko ruszyło. Więc u mnie zadziałało tak. Nie mówię, że nie działają inne sposoby, przedstawiam tylko to, co zadziałało u nas. Ja Starałam się faktycznie postępować zgodnie z dewizą życiową, swoją dewizą życiową, zgodnie z tytułem mojej trzeciej książki Błękitny Umysł czyli myśl na odwrót, działaj na opak, poznaj nieznane. I to mnie nie zawiodło do tej pory. Chciałam też jeszcze powiedzieć, że miałam kiedyś taką sytuację, kiedy jeszcze pracowałam biznesowo, coachingowo ze swoimi klientami, miałam bardzo bogatego klienta, ale takiego naprawdę bardzo, który wynajmował yy, w budynku tam, gdzie jest Mariot. Jakieś trzy piętra w centrum Warszawy, miał mnóstwo pracowników, jego biznes był wielo, wielomilionowy. I on kiedyś, ja kiedyś tam mu się pożaliłam, że chciałabym bardziej wypłynąć na te szerokie wody, itd. i tak dalej. On mówi: Klaudia, słuchaj, nie ma problemu, kiedy mi przedstawisz swój, swoją wizję, jaki biznes byś chciała zbudować, ja ci daję tutaj dwie, trzy bańki i sobie działaj. I wiecie co, yy, nie skorzystałam z tego. W tamtym czasie, nie wiem czy dzisiaj bym skorzystała, w tamtym czasie z tego nie skorzystałam, bo czułam, że nie jestem gotowa. Czułam, że chcę zacząć od swojego pierwszego kroku, czy tam drugiego, czy trzeciego już na tym etapie. Yy, więc to nie jest, często to nie jest kwestia pieniędzy, które mamy, lub nie mamy, aby zainwestować w biznes. Tylko, tylko to jest kwestia jakiejś wizji, jakiejś gotowości i jakiejś takiego przynajmniej poczucia, że mogę już iść w tym kierunku. Jeszcze sobie o tym powiemy. Idziemy teraz tak, odpowiedzieliśmy, czy trzeba używać perswazji? No nie. Y ile zainwestowałaś, to wam odpowiedziałam, że w ogóle nic na ten moment, ale żeby być szczerą, to przez to, że ostatnie tygodnie dosłownie Facebook czy Instagram bardzo nam ograniczył zasięgi, fakt, że się zdecydowaliśmy na to, żeby dołożyć trochę y, kilka stówek do tego, żeby nasze posty o jakichś wydarzeniach w naszej przestrzeni, żeby w ogóle były widoczne przez naszą społeczność, to jest prawda. Natomiast w dużej perspektywie y, wszystko wygenerował ruch organiczny. Idziemy do pytania numer 3. Jak istotne znaczenie ma poczucie własnej wartości w budowaniu biznesu i zarabianiu? No i okej, okay, i tutaj teraz mamy do czynienia w przestrzeni rozwoju z takimi pięknymi hasłami i przekonaniami, że kiedy pokonam swój lęk i wejdę w odwagę, wszystko się odmieni albo kiedy zbuduję odpowiednio zdrowe poczucie własnej wartości, zmieni się moja sytuacja zawodowa. Czy w końcu będę mógł mogła ruszyć na własny rachunek pracować. I to jest prawda dla jasności to jest prawda, uważam, że każda inwestycja czasowa i inwestycja pieniężna jest zwróci się, jeśli chodzi o, o te tematy. Natomiast kwestia jest taka, bo prawda jest taka, że ja kiedy zaczynałam, a teraz nawet kontynuuję, jak sobie myślę o swoich lękach, które nadal mi towarzyszą, jak sobie myślę bardzo y, obiektywnie o poczuciu własnej wartości, które wzrosło ostatecznie, ale myślę, że jeszcze tam trochę roboty mam do zrobienia, jeśli nie więcej niż trochę, to jednak w momencie, kiedy zaczynałam, w ogóle teraz z perspektywy, tak jak jestem w stanie ocenić, moje poczucie własnej wartości leżało. Chociaż ja to przekonanie wypierałam bardzo mocno, ja sobie myślałam. Bo zauważmy, że jeśli ludzie mają problem z poczuciem własnej wartości, to mogą wchodzić w dwie mańki. Jedna mańka to jest taka, wycofuję się, nie działam, boję się, tak? Czyli mam kontakt z własnym lękiem, ale on mnie zalewa. I druga mańka, druga skrajność to jest, to jest taka, tak bardzo nie chcę czuć tego lęku, że spycham go w mandry podświadomości i dodaję sobie sztucznie nadmuchuje się, dodaje sobie animuszu. Działam, bo się boję, czy działam, mimo, mimo że się boję, natomiast wciąż moje poczucie własnej wartości leży i uważam, że jedni i drudzy i tak mogą odnosić sukcesy. Warto pracować nad poczuciem własnej wartości, no ale co, jeśli to trwa wiele lat? Bo taka jest prawda. Z pozycji psychologa, czy z tego, co mogę... Powiedzieć od strony terapeutycznej, praca z własną wartością trwa całe życie. Więc z czego można skorzystać? Można skorzystać z tego, z czego ja korzystam od wielu, wielu lat czyli z tak zwanego flow, czym jest flow na bazie naukowej. Tutaj bym chciała nagrać na ten temat osobny film. Na pewno też w klasie biznes chciałabym się zająć z wami takim procesem, który wam wzmocni to flow, te momenty wchodzenia w przepływ. Mihail Michail zbadał przepływ, zajmując się badaniami nad szczęściem. Wziął on sporą grupę ludzi, później jego podopieczni i współpracujące instytucje również wzięły udział w takich badaniach, które pokazały, że w zasadzie y, poczucie szczęścia u ludzi w różnych krajach nie zależy od tego, ile zarabiają, tylko pośrednio od tego, ale w jakich są aktywnościach. I, na przykład, badając przez 30 lat Amerykanów, którym y, ten przychód, włączając inflację, wzrósł trzykrotnie, okazało się, że tak jak było 30% tam w 65 roku, 30% szczęśliwych Amerykanów, tak po 30 latach, kiedy te przychody na przeciętną rodzinę bardzo mocno wzniosły, wzrosły, cały czas przeciętna ilość szczęśliwych Amerykanów to 30%, więc jakby się nie, po, nie, nie poprawił ich status takiego dobrobytu, chociaż dobrobytu w sensie psychologicznym. I CzykŚwięt Mihaili odkrył y, absolutnie fenomenalny stan, i tutaj nie będę bardzo głęboko w to wchodzić, ale konkrecik podam. A mianowicie każdy z nas ma takie momenty, że kiedy się rozwija i kiedy ma jakoś wysoko rozwiniętą pewną szczególną kompetencję, Albo niekoniecznie musi być to szczególna kompetencja. Mówimy tutaj zarówno o na przykład zaawansowanych obliczeniach, jeśli ktoś jest ścisłowcem z fizyki czy matematyki. Możemy to powiedzieć, chociaż to nie jest chlubny przykład, że ktoś świetnie gra w gry komputerowe. Możemy powiedzieć, że ktoś świetnie rajdowo jeździ, jeździ autem, ktoś sprząta i wtedy czuje flow, bo umówmy się, sprzątanie, też jest spoko, naprawdę. I tutaj wielki ukłon do wszystkich osób, które zajmują się tym zawodowo, bo uważam, że dostajecie za mało uznania, ale też uważam, że jest to biznes trochę niewdzięczny, natomiast gdzie stosując pewne zasady też możecie nie tylko podnieść swoją poprzeczkę, ale też zarabiać na nim więcej, uszlachetnić go, to jest moje zdanie. Yy, więc sprzątanie też może być flow. Co jeszcze może być flow? Yy, pisanie, tworzenie. Ja jestem teraz w przepływie, jestem w momencie, kiedy już moja kompetencja występowania przed kamerą jest dość wysoka, bo ja czuję Ciebie. Wypracowywałam to przez wiele lat, żeby jednak połączyć się w moim tu i teraz, z Twoim tu i teraz i mówić tak, jak do, do żywej osoby po drugiej stronie, no bo jesteś żywy po drugiej stronie. Nasze tu i teraz trochę się mijają, i ja Ciebie do. Nie widzę, ale wypracowałam w sobie tę umiejętność bycie czuć. Więc, yy, więc, jeśli Ty mnie czujesz, to cudownie mamy ten rezonans, i jak jest chemia, to fajnie. To subskrybuj kanał, ale idę z powrotem do flow. Więc, każdy z nas ma procedurę, zna intuicyjnie procedurę wchodzenia we flow. Moi, w moim przekonaniu jest, że. Michał czy Krzysztof zbadał to. On mówił, że w momencie, kiedy człowiek jest we flow, jest na, w drugiej skrajności od apatii czy depresji. Apatia, depresja to jest moment, kiedy pierdzimy w stołek, nic nie robimy, nie rozwijamy się w żaden sposób, nasz potencjał się marnuje. Flow jest po drugiej stronie pomiędzy gdzieś pobudzeniem a kontrolą. Z jednej strony to jest taki stan, że nie potrzebujesz mieć kontroli nad tym, co robisz, ale ta kontrola jest, bo masz to na tak wysokim poziomie. I chodzi o to, że jeśli w swoim biznesie, w swojej karierze zawodowej będziesz wchodzić często we flow, to nagle. Inny rodzaj rzeczywistości, inny rodzaj pola zacznie się przed tobą otwierać. Ja mam jeszcze swoje, oczywiście, zdanie, chciałabym to badać, nie powiem na razie z kim, chciałabym to badać z pewną instytucją. Planuję pewne badania na taką szerszą skalę, żeby pokazać, że jak dużo łączy przepływ, czyli ten flow. Kiedy stan skupienia jest bardzo wyjątkowy, kiedy jakby ego przestaje istnieć, czas się zawiesza, nie odbieram rzeczywistości poprzez zmysły, a jakiś tam szósty zmysł prowadzi mnie. Jak dużo ma to do wspólnego z głęboką medytacją? Więc to chciałabym badać. Trzymajcie kciuki, żeby mi się udało te badania zaplanować i wykonać, bo myślę, że to będzie ważne. No, ale teraz to, co chciałam powiedzieć, to jeśli nie masz, yy, bo jeszcze cię nie stać albo jeszcze się nie przekonujesz do tego, żeby iść w głębo na głęboki poziom na pracę ze sobą, który bardzo polecam, zmienił w moim życiu wszystko, no to yy, czy już to robisz, czy jeszcze tego nie robisz, czy już to zrobiłeś, taką furtką do sukcesu są te stany flow. Wtedy. Jakby idee płyną do ciebie, i oczywiście tutaj mogłabym się podetrzeć. Teraz, po, podetrzeć. Podeprzeć. Podeprzeć. Maga, zostawmy to, bo tak, trochę luzu tutaj w tym bardzo poważnym temacie też potrzeba. Podeprzeć tematem pola jednolitego. Czyli połączenia trochę y, teorii o polach morficznych z kwantowym pojęciem pola jednolitego, że ta świadomość nasza funkcjonuje w tych, y, tych, tych przestrzeniach, takich, których nie widzimy, to w pewien sposób, kiedy jesteśmy we flow, idee i pomysły spływają. I tak jakby prowadzi nas, ja bym powiedziała magicznie, ale to nie jest magiczne, prowadzi nas wyższa siła. Z angielskiego to jest pulled forward, by being. Yy... I zostawię to na razie. Mam dużo do powiedzenia na ten temat, ale to jest chyba temat naprawdę na inny film, a na pewno na jeden z modułów w naszej klasie. Ja jestem w nim zajarana, totalnie zafascynowana. Ok, więc jeśli nie masz czasu na pokonywanie lęków, idź w lęku we Flow. Idź mimo braku poczucia własnej wartości we flow. To jest umiejętność, którą ma każdy z nas i którą możesz uruchomić w każdym momencie swojego życia. Ba nawet, kiedy pracujesz więcej nad flow, nad budowaniem swoich mistrzowskich umiejętności, coraz rzadziej yy, mm, łapią cię stany apatii czy takie doły po prostu. Okay? Idziemy do kolejnego pytania. Kolejne pytanie. Sky is the limit. To hasło często się słyszy na eventach motywacyjnych. Ty nie tylko dotknęłaś nieba, ale i poleciałaś w kosmos. Jak to się stało? Proszę, podziel się. Więc dla mnie kierowanie się taką motywacją sky is the limit to jest wyobrażenie sobie, że mogę wszystko. I to jest bullshit, nie? To jest, to jest lipa, bo. Od strony poznawczo-motywacyjnej to Cię prowadzi w taką dopaminkę. Wzrasta Twoja dopamina, działasz i trochę tak, jakbyś była, była, był, była w takim stanie maniakalno-depresyjnym. Ponieważ kiedy za dużo tej dopaminy przechodzi, jest ta mania, mogę wszystko i nagle się odbijesz od jednych, drugich drzwi, bo coś Ci się nie powie powiedzie, to spadasz z wysokiego konia. Nie wiem, czy z wysokiego, ale spadasz po prostu na beton i. No, I to boli. Więc sky is the limit to magiczne myślenie. Wszystkie przekonania, które nas motywują, pod tytułem Możesz wszystko, działaj. Ten pierwszy milion jest w zasięgu Twojej ręki od teraz, musisz tylko poznać 7 zasad tam czegoś. To jest magiczne myślenie. Bo wiele rzeczy jest możliwym, w, twoich, możliwym w, twoim, w Twoim życiu, wiele naprawdę wiele, ja jestem tego przykładem, bo wiecie, ja pochodzę z Policji. Ja 15 lat przepracowałam w służbach mundurowych, i o ile ty, ty możesz wyjść z policji, to mówi się, że policja z ciebie nigdy nie wyjdzie. Ja myślę, że to dotyczy w ogóle wielu zawodów, nie tylko służb mundurowych, ale dotyczy to wielu lat pracy, na przykład na etacie. Ty wychodzisz z etatu, ale etat z Ciebie nigdy nie wyjdzie. Więc yy, potrzeba pewnego rodzaju zmiany mentalności, potrzeba zmiany nawyków i potrzeba ciut inaczej działać niż tak, tak zachłannie. Tak na spokojnie, bo trzeba sobie zdać sprawę, że to, co budujemy, to tak jakby wyobrazić sobie, że chcę dla siebie zbudować dom, tak? Ja ymm, nie chcę postawić domu z kartonu szybko, nie chcę postawić domu, który nie będzie miał fundamentu, tylko ja chcę ten dom wybudować. Ja, ja się liczę z tym, że budowa domu może trwać 2-3-4 lata, ale że jeśli ja wybuduję solidnie ten dom. To on będzie mi służył kolejne 10, 20, 30 lat. I zauważcie, bo będzie taka grupa osób, która powie: Ja mam 50 lat, ja już nie mogę wytrzymać u siebie w pracy, ja chcę coś zrobić, ale jestem za stara, ja muszę szybko. Czy musisz szybko? Wiesz, yy, teraz żyjemy koło 80, 90, masz, masz przed sobą 40 lat życia. I tutaj na przykład taka. Bezpośrednio przeze mnie znana, poznana ostatnio, Teresa Godleska, która ma 93 lata, właśnie wydała książkę, właśnie planuje kolejne przedsięwzięcia biznesowe i jest aktywna biznesowo, cały czas aktywna pracowo, pracuje dla kancelarii bardzo fajnych chłopaków, prawników. No to, no to ona jest przykładem, że można być aktywnym do 93 roku życia, więc teraz nie wiem, ile tam masz lat, może, chyba że do setki zmierzasz i okej, okay, i może to jest czas regeneracji, ale jeśli masz 50 czy 60, to jeszcze sporo czasu przed tobą, już nie mówię, jak masz 25 lat. Zbuduj sobie najpierw fundament, więc yy, Sky is the limit. OK, ale w momencie, kiedy moje korzenie rosną głęboko, ja bym zawsze radziła tak robić, że ten stan przepływu, o którym mówiłam, to jest bardzo istotne, ale żeby poznawać swoje ograniczenia, żeby poznawać swoje ograniczenia i nie bać się tych ograniczeń, tylko mam świadomość swoich ograniczeń, a mimo wszystko idę do przodu. Czyli ja pracowałam bardzo długo nad rozwojem swoim własnym rok po roku, miesiąc po miesiącu uczyłam się jako coach, trener, później jako psycholog. Później wyjechałam do Stanów, liznęłam tej fizyki kwantowej u Joe Dispenzy, ale później stwierdziłam: "Nie, w ogóle mi to nie pasuje. Ja chcę to po swojemu tworzyć". Więc ileś lat uczyłam się kompetencji pisania, zdobywania wiedzy, uczenia innych, prowadzenia głębokich, profesjonalnie procesów z innymi osobami. I, yy, I sobie myślę, że to, czego bym nadal dzisiaj nie zrobiła, to na przykład, no może bym nie poszła, może bym poszła, może nie poszła. To zależy jeszcze pewnie od formy, ale na przykład jest biznes, który polega na tym, że kupuję biznes, który jest do sprzedaży. Czasem to jest biznes wart grosze. Grosze w sensie na przykład 5 tysięcy, ktoś chce sprzedać jakąś budę z działającym, działającą sprzedażą, nie wiem, pączków, nie wiem czy za 5 tysięcy, ale powiedzmy tam w miarę sensowną kwotę, no to ja bym dzisiaj nie kupiła, bo mnie to nie interesuje, ale chodzi mi o to, że nie kupiłabym biznesu na przykład prowadzenie domu weselnego albo prowadzenie restauracji, albo prowadzenie wydawnictwa, może wydawnictwa szybciej, bo mam z tym jakieś połączenie, bo się na tym akurat nie znam. To, żebym nie poległa albo żeby nie były to przestrzelone pieniądze, no to nie poszłabym po prostu w, w taką dziedzinę. Więc warto zacząć czasem od podstaw, jeśli tych podstaw nie masz. Natomiast fakt jest taki, że kiedy na przykład przykładowo mm, o tej niewdzięcznej pracy mówiłam, czyli o sprzątaniu, ktoś sprząta przez 10 lat domy u różnych osób. I sobie myśli, chcę otworzyć biznes, i sobie myśli o biznesie, okej, okay, to teraz zostanę coachem yy, i kończę jakiś tam kurs. To ja uważam, że to jest też przestrzelony potencjał, że okej, okay, niech sobie myśli o nowej karierze, zaczyna ją budować fantastycznie, ale dlaczego nie miałby zbudować biznesu na tym, co bardzo dobrze zna, od podszewki, żeby jeśli ma już klientów, wie, jak yy, tą usługę wykonać, to bardziej bym szła kompleksowość tej usługi. Bardziej bym wszła zainteresować się, który z klientów jest w stanie płacić więcej za to, że ja daję więcej. Ja na przykład mam taką panią, którą, która nam tutaj pomaga. i Ja chętnie y, często y, korzystam z jej usług. Ponieważ jest naprawdę profesjonalna, ponieważ ma super relacje i ponieważ zostaje z naszym psem i potrafi dbać o tego psa, więc jest to jakaś taka kompleksowa usługa, za którą yy, chętnie płacę. I, I tutaj trzeba by było się zastanowić w takim zakresie, tak, tak się ugruntować, w tym, w tym kierunku. Więc yy, Sky is the limit, ok, ale najpierw. Zapuść korzenie, a później dopiero rozwiń skrzydła. Czy miałam coś tu jeszcze powiedzieć? Nie, idziemy dalej. Pytanie numer 5. Co jest prawdą? Czy to, że na sukces trzeba ciężko pracować, czy to, że można z pasji uczynić pracę i w ten sposób nie pracować żadnego dnia w życiu? No właśnie, ja bym powiedziała, że długofalowe prowadzenie biznesu jest pewnego rodzaju masochizmem, ale. Po prostu trzeba się nauczyć, żeby lubić to, co boli. <laughs> Przesadzam trochę, to jest tak pół żartem, tak? Pół, yy, pół serio, bo gdzieś ta prawda jest po, po środku. Yy, nie ma takiej opcji, moim zdaniem. To znaczy, tak, jest opcja jak najbardziej, że harujesz całe życie, jest ci ciężko, jest ci trudno i mimo wszystko no, pracujesz, bo zarabiasz, zarabiasz na tym pieniądze. Czy to jest kariera zawodowa w jakiejś korpo, czy to jest biznes? Można tak naprawdę spędzić życie, czyli zarabiać pieniądze, małe, duże, nawet ogromne, ale się zaharowywać na śmierć, pracować bardzo ciężko. I tu pojawia się można tak, można, można na tej zasadzie działać. I tu pojawia się pytanie: po co ci to? I czy na pewno. Czy to na pewno jest, yy, wynika z tego, że nie potrafisz inaczej, czy nie wybierasz inaczej, czy być może z tego, że jest to mechanizm obronny, żeby nie zająć się innymi rzeczami, że nie jesteś w stanie sobie poradzić z problemami rodzinnymi, z problemami nie wiem, alkoholowymi, z problemami własnych traum i dlatego tak bardzo nie chcesz dotknąć życia swojego prywatnego, że podświadomie idziesz w ciężką charówkę. Z tym nie dyskutuję. Uważam, że, <noise> uważam, że yy, ciężko z tym jest. Współczuję każdej osobie, która jest w takim momencie. Uważam, że wiele osób jest w takim trybie ciężkiej harówki, która nie wynika z tego, że nie potrafię wybrać inaczej, czy że nie ma innych opcji, ale dlatego, że podświadomie wybieramy pracę, bo nie potrafimy albo odpoczywać, albo sobie poradzić z wyzwaniami życia prywatnego. Zawsze. Nie mam czasu, jest dobrą wymówką, prawda? Yy, druga, no ale można inaczej, absolutnie można inaczej. Druga opcja to jest taka właśnie tak bardzo, tak duża niechęć przed tym, żeby się zmagać z jakąkolwiek systematycznością pracą, że szukam opcji, jak moja pasja może stać się moim biznesem. I prawda jest taka, że tam, gdzie się rozwijamy, to się staje naszą pasją. Tam, gdzie się rozwijamy, to się staje naszą pasją. Serio, jak uczysz się nowych rzeczy, to się staje Twoją pasją. Yy, I wie, wiele osób takich jest w stanie mm, realizować rzeczy, które lubią, ale muszą dorabiać z czegoś innego, żeby wyżyć. No, z czego to wynika? Właśnie z tego, że pomimo. Że tak jak powiedziałam, na przykład odpowiadając na pytanie numer jeden, czy potrzebujemy umiejętności sprzedażowych, uważam, że nie tyle sprzedażowych, co takiego twardego podejścia do nawet tych mięciutkich tematów, bo moim zdaniem jest taki problem w ogóle na polskim rynku, że mamy bardzo wielu ekspertów naprawdę fantastycznych psychologów, biochemików, psychoterapeutów, trenerów i jest to jakaś kategoria osób, które potrafią fantastycznie prowadzić kursy, procesy, terapię, psychoterapię, ale nie mają takiego uziemienia. I jest jakaś grupa, w ogóle jakiś guru trenerów zrobionych w jeden weekend, którzy tak, bardzo chcą trafić do innych i w ogóle nie mają problemu z tym, żeby zawołać tysiąc, dwa, trzy tysiące złotych za jakąś tam usługę, która nie wiem, czy jest tyle warta, ale powiedzmy, że każda potworna znajdzie swojego amatora. Więc mamy tutaj w Polsce teraz dużą rozbieżność. Wydaje mi się, że być może na całym świecie. Więc. Yy, czy, yy, więc yy, co chcę tutaj powiedzieć, że sądzę, że bardzo. Etyczne osoby, które dużo czasu spędziły, żeby rozwijać siebie, wydały mnóstwo pieniędzy. To są najczęściej, ja nie będę liczyć, ile w swoim wypadku wydałam na swoją, swój rozwój, ale idzie to naprawdę w grube setki tysięcy złotych. No to to się powinno zacząć zwracać i powinno się zwracać, dlatego że. Wyobraźmy sobie, że teraz jakaś tam przeciętna rodzina jest w stanie, nie wiem, czy przeciętna, ale powiedzmy, że bogacąca się rodzina, gdzie mama, tata zarabiają w miarę dobre pieniądze, są w stanie bez problemu wydać 20 tysięcy, czy 30, żeby polecieć gdzieś tam do Tajlandii na Phuket, na Krabi czy na Bali, wrócić i to nie jest problem, ale robi się problem, żeby wydać na przykład 400 zł na terapię dziecka. Czy tam wydawać 100 zł, 200 zł w miarę regularnie? To już jest problem, no bo po co wydawać te pieniądze? To jest brak świadomości. Natomiast kwestia jest taka, że yy, długo, długofalowo yy, ta terapia, te kursy, to zagłębianie się w siebie z człowiekiem godnym zaufania, który ma odpowiednie kompetencje, zawsze się zwróci. Zawsze się zwróci. Zwróci się dla rodziny, zwróci się dla Twoich bliskich po tysiąc kroć. Ko wycieczka na Puket niekoniecznie się zwróci w takim wymiarze, ale myślę, że rozwój, praca rozwojowa zawsze się zwróci. Tylko mamy w zasadzie takie tabu tutaj w Polsce, jeśli chodzi o tych wysokiej, profesjonalist wysokiej klasy profesjonalistów z zakresu rozwoju i tego, co, co daj dają ludziom, że tak jakby kojarzą, że da muszę dać, ale nie mogę, znaczy chcę dać, chcę pomagać, ale nie wiem ile wziąć i mają duży problem w ogóle z tym, żeby te pieniądze przyjmować. Więc sądzę, że jakby jest pewna kwestia do zrobienia na poziomie psychologicznym i mentalnym. To jest zabawne, dlatego że ci ludzie bardzo dużo dają innym pod tym kątem, ale jest właśnie w Polsce jakieś takie skojarzenie, że. To, co najbardziej wartościowe, to co najbardziej etyczne, tam gdzie bardzo pomagamy iść, pójść człowiekowi w głąb siebie, to takie duchowe, to takie właśnie rozwojowe, to za to się nie powinno brać pieniędzy. A ja uważam, że to robi bardzo dużo złego, dlatego że energia się nie wyrównuje. I ten, który bierze, nie skorzysta wystarczająco, jeśli nie zapłaci, a ten, który daje, się wypali zawodowo, bo energia do niego nie wraca. Więc Tutaj trzeba nad tym pracować. Jeśli jesteś pewna pewny swoich kompetencji, jeśli włożyłaś, włożyłeś dużo wysiłku w to, żeby być tym ekspertem yy, i wiesz, że twoja usługa naprawdę jest warta yy, tego, żeby ktoś przyszedł do ciebie i żeby Ciebie zarekomendował, no to trzeba raz zainwestować trochę w zmianę przekonania. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, żeby Osadzić się tak twardo w, w tym, co tworzę i co daję, żeby miało to strukturę. Ja powiem tak też. Widzę od drugiej strony, jak czasem ktoś mnie prosi o wystąpienie publiczne, o zaproszenie całej mojej społeczności na jakiś event, o sprzedaż jakiejś książki, o to, że yy, yy, chcieliby, żebym coś dla nich zrobiła, poświęciła na to ileś tam godzin, ileś czasu. Ja. Nie robię tego z uwagi na bardzo prostą rzecz, w sensie nie współpracuję bezpłatnie, ponieważ sama mam olbrzymie koszty miesięczne, które czasem dochodzą do 100 tysięcy, 200 tysięcy, więc ja bardzo szanuję swój czas, każdą godzinę, każdy dzień. Więc jak mam już coś robić, to albo robię dla społeczności swojej jako dźwignię później dla, e, dla, dla naszych mm, relacji. Albo robię swoje, bo, bo wiem, że wtedy ja, mój zespół na tym jesteśmy w stanie zarobić. To jest raz, ale dwa, przede wszystkim, że to jest warte tego. Yy, że nasza każda usługa jest absolutnie po tysiąckroć w ogóle warta od tego, yy, tej ceny, którą, którą w jakiś sposób tam sobie kreujemy. Yy, I każdej osobie, która. Robi to, co kocha, ale nie zarabia na tym, no to zarekomendowałabym dwie rzeczy. Po pierwsze, osadź się, tak odpowiedz sobie na pytanie, wyobraź sobie, robisz to kolejne 20 lat. Co dzisiaj trzeba zrobić, żebyś się w tym nie wypaliła za lat 3 czy 4. Bo kiedy energia nie wraca, to się wypalamy. Idziemy do kolejnego pytania. Yy, kolejne pytanie krótko, bo w zasadzie wybrzmiały odpowiedzi na to pytanie, jak budować zasięgi. Mówiłam o tym na samym początku. Ja dużo inwestuję w to, żeby przygotowywać się do stworzenia po prostu fantastycznych treści i procesów, które mają przynieść wymierną zmianę. I to jest generalnie wszystko, co robię, aczkolwiek to mnie kosztuje sporo czasu. Niemniej, przez to, że jestem w przepływie, bo jak jestem w przepływie, to czas przestaje istnieć i nie jest to tak trudne. Więc jak najczęściej się wprowadzam w ten przepływ i, i tworzę. Ale jedną z ważnych rzeczy, dla których też od samego początku nie nazywamy ciebie jakimś followersem czy jakimś klientem, nazywamy ciebie kumpe, ku, kumplem, kumpelą, no bo quantum, kumpel, kumpela, to, yy, to wyobrażam sobie, że. Ja jestem Twoim przyjacielem i ja jestem ekspertem, który może coś wnieść w Twoje życie. Ok? Więc na tej zasadzie wyobrażam sobie działanie i to połączenie, że ja mam i mogę coś Ci zaproponować. I oczywiście, absolutnie. Nie neguję tego, że będą biznesy, gdzie trzeba posługiwać się nomenklaturą pan pani, będą biznesy, gdzie będą, będziemy mówić klienci. Natomiast y, jeśli chodzi o budowanie akurat zasięgów, zasięgi są y, specyficznym, specyficzną kwestią, ja w klasie biznes też chciałam mocno się oprzeć, y, na takich zasadach, które służą do budowania zasięgów, bo Trzeba tam zajrzeć trochę głębiej też, żeby, żeby to zrozumieć. Akurat jeśli chodzi o budowanie zasięgów, nigdy nie będziemy mieć mówić do siebie pan, pani. Chociaż znam ekspertów, którzy cały czas to robią i no mają także naprawdę miliony odtworzeń. I jest to pewna specyficzna rola takiego eksperta, który występuje w białym fartuchu i na pan, pani odpowiada na pytania swoich na przykład pacjentów. Więc, yy, więc tak, ale pomyślałabym po prostu tutaj, że zasięgi to przede wszystkim wartościowe treści. Yy, oczywiście sądzę, że są shitowe treści. Yy, mówię o jakimś TikToku, Instagramie, jakieś śmieszne filmiki jakieś catchy tematy, coś co może przerażać, coś co wywołuje emocje, coś co przeraża, coś co rozśmiesza. Okej, okay, jeśli ktoś ma taki fokus, żeby tylko budować zasięgi i wrzucać jakieś reklamy, może jest to dobry pomysł, ale to w ogóle jakby nie jest moja działka, bo ja w to nie wierzę, tak? Ja w tego nie chciałabym nigdy robić, nigdy tego nie robiłam, więc Tutaj mówię o wartości. A jakby Twojej moralności, czy etyce, czy też fantazji, zostawiam inne opcje. Nie mówię, że moja jest najlepsza. Po prostu, po prostu to rekomenduję. Ok. Kolejne pytanie. Przedostatnie. Pytanie ostatnie, ale wiem, że jeszcze mam odpowiedzieć na pytanie: jaki był Twój pierwszy krok? Więc pytanie teraz siódme. Z mojej puli ostatnie, pamiętam o pierwszym kroku. Czy biznes to Excel i planowanie, czy spontaniczne tworzenie? Mhm. Pamiętajmy, że biznes ma wiele, wiele warstw i ja przede wszystkim powiedziałabym tak. W naszym przypadku najpierw była idea. Biznes w ogóle był skutkiem ubocznym. I też szczerze powiem, że gdyby nie Waga, która będzie prowadzić, współprowadzić ze mną klasy biznes, to ja nigdy nie weszłabym w żaden Excel. będę nigdy nie weszłam w Excel, nigdy nie weszłam w żadne strategie, planowanie, ponieważ miałam partnerkę biznesową, która to robiła za mnie. To było dla mnie dużym ułatwieniem, bo ja mogłam się skupić po prostu na tworzeniu idei na tworzeniu wartości. To było dla mnie duże odcią odciążenie i uważam, że jest pewnego rodzaju schizofrenia, kiedy musisz tworzyć i jednocześnie dbać o płacenie faktur, o uziemienie, o jakieś tam mm, tworzenie współprac, podpisywanie umów, yy, tworzenie systemu płatności. O tym wszystkim chcemy opowiedzieć w klasie biznes, czyli że tam, gdzie jest jednak ten biznes o, o jakimś takim szerokim zasięgu, długofalowym zasięgu, to trzeba pomyśleć o takich rzeczach jak forma rozliczania, co cię ile kosztuje, czy ma to sens, jeśli chcesz przyjmować płatności przez internet, jaki rodzaj płatności, jakie bramki, co ci się opłaca, co ci się nie opłaca. To jest do przemyślenia też, czy chce sprzedawać za granicę, czy nie chcę sprzedawać za granicę. My mieliśmy w naszej przestrzeni ogrom takich ym, rozkmin i też bardzo, tak moim zdaniem, elegancko podeszliśmy do kwestii legalizacji wszystkiego. Płaciliśmy wszystkie podatki, płacimy do tej pory wszelkie vat -y, wsze wszystkie takie rzeczy związane z tym, żeby być spać spokojnie ale jednocześnie zawsze wychodziłyśmy z założenia i ludzie, z którymi rozmawiam na temat biznesu, mają bardzo podobnie, czyli mówią, ok, jeśli ja chcę długofalowo w Polsce czy tam gdziekolwiek w Anglii budować biznes, to ja muszę płacić podatki. I oczywiście, co mogę Ci powiedzieć? Nie musisz, nie, to jest jakby tam Twoje. Ja dlatego o tym opowiadam, bo ja jestem osobą akurat dość taką wrażliwą i lękową. <grym> ja sobie nie wyobrażam, żeby mm, spać spokojnie bez załatwienia na poziomie wszelkich legalizacji kwestii związanych z działalnością, biznesem itd. Yy, więc. Mm, Potrzebowałam osobiście osoby, która mi to ogarnie. I waga o tym opowie więcej w klasie biznes. Natomiast czy bardziej idea, czy, bar czy bardziej serce, czy bardziej umysł, chciałam tutaj przedstawić przepiękny przykład Kasi Nozderko i, yy, i historię Estgen. W kilku zdaniach dosłownie, myślę, że to trochę tak ryje, Beret, bo, bo jest to fantastyczna historia. I muszę powiedzieć, że Kasia Nozderko, moja znajoma, która bardzo jest fantastyczną osobą, zwykłą kosmetyczką, niezwykłą, zwykłą, ponieważ od prostego biznesu, zanim się tam wygrzebała w ogóle ze swojej historii, przeszłości, patologii i weszła na ścieżkę swojego rozwoju, no to ileś tam lat poświęciła, ale ze zwykłej kosmetyczki dzisiaj zbudowała ogromny biznes, fantastyczną markę. Gdzie jest w stanie ludziom proponować niesamowite wartości, więc przeczytam od niej taki cytowany, cytowany fragment. I zanim przeczytam to, jeszcze jedną rzecz właśnie chciałam powiedzieć, że u nas akurat, i myślę, że często tak jest, że na początku była idea, na początku była idea, która przyszła w stanie przepływu, tym flow, o którym mówiłam. I na bazie tej idei dopiero zaczął powstawać biznes jako skutek uboczny ponieważ ok, kiedy dałam pierwszą, drugą, trzecią wartość i zaczęłam tworzyć, widziałam ile mnie to pochłania energii i że ja potrzebuję ileś osób zacząć płacić tym osobom, no bo przecież nie chcecie nikogo wykorzystywać. Nie powiesz kumplowi: "Ej stary, weź mi poświęć tam kilkanaście godzin w tygodniu, zrób to i to, ale wiesz, no nie mam, bo robimy to charytatywnie". Okej, okay, jeśli są takie branże, to w porządku, ale ja nie chciałam też nikogo zawieść ze swojego zespołu, czy sama siebie nie chciałam zawieść, bo myślałam: OK, tyle daję, że musi powstać też y, pomost wymiany energetycznej. Ja daję coś i ktoś mi płaci za to, y, i wtedy mówimy o wyrównaniu energii. Więc w naszym przypadku najpierw była idea, później był biznes, ale na szczęście ten biznes powstał, ponieważ ty już wiesz albo się przekonasz albo się przekonałaś, przekonałeś. Żadna idea nie przetrwa bez ciągłego zasilania, a żeby było zasilanie energetyczne, no to musimy mieć na chleb, tak? Więc każda idea potrzebuje chleba po prostu. I tutaj biznes jest wspierający ideę, nie idea wspiera biznes. Biznes wspiera ideę. Tego bym was chciała uczyć i pokazać, i przemodelować właśnie w tych procesach, programach, do których się szykujemy. I mam tutaj właśnie Kasię. Kasia, przepiękna kobieta. Ona pisze tak, słuchajcie. Napisała tak. Poprosiłam, żeby jako kobieta, która wyszła z bardzo trudnej przeszłości, bardzo poha poharatana wewnętrznie. A jednak stanę, stanęła na nogi, dużo pracowała i stworzyła niewyobrażalnie piękną markę, konkretnie, właśnie kosmetyczną. Poprosiłam, żeby napisała trochę o swoich blokadach i takich determinacjach, takich motywacjach. I napisała tak. Biznes zaczyna się w głowie. Tak dość często można usłyszeć, jednak w moim rozumieniu należy go przenieść na poziom serca, aby nadać odpowiednią wibrację, bo sekretem jest stan być dokładnie i czuć. Stan być dokładnie czuję. Bo sekretem jest czucie a dokładnie czuję siebie w tym biznesie ludzi i zespół strukturę materialną, w której się poruszam miejsce, budynek czy online. Czuję wibracje tych, którzy używają produktów, usług, szkoleń. Widzę ich radość, ich zdrowie yy, i, zachwyce, i są zachwyceni tym, co do nas, od nas dostali. Jeszcze raz. Czuję wibracje tych, którzy używają moich produktów, usług, szkoleń. Widzę ich w radości, zdrowiu, zachwyconych tym, co od nas dostali. Widzę i czuję, jak ludzkie skóry są zdrowe. W mojej głowie często pojawiały się blokady, przekonania, które wprowadzały na poziom ciała emocje wstydu, lęku, które skutecznie prób próbowały zablokować moje działanie. Na przykład, kim ja jestem, że chcę sięgać budowania biznesów, idź dziewczyno na etat? Albo, jestem niewystarczająco dobra, nie mam wykształcenia, a... czyli na przykład doktoratu, a w naszej branży niezwykle zwraca się uwagę na tytuły. Kto będzie mnie słuchał, kto będzie chciał kupować ode mnie kosmetyki. Nie mam kompetencji, aby zarządzać zespołem. Nikt w naszym systemie rodzinnym nie prowadził biznesu. Teraz jak o tym myślę, to uśmiecham się w sercu, patrzę na siebie jeszcze z większym szacunkiem i czułością. Nie stało się to z dnia na dzień, ale zajęło kilka lat, aby zbudować swoją wartość i wnosić tą wartość na rynek kosmetyczny. To, co zawsze mnie determinowało, to mój system rodzinny, przemoc fizyczna, psychiczna, alkohol, któremu w pełni, które w pełni objęłam uznaniem, i to uznanie dla mojej drogi, dla mojej rodziny spowodowało, iż pojawiła się wdzięczność za nią, ponieważ ja dokładnie doświadczyłam takiego życia, jakiego nie chciałam kontynuować, i na tym doświadczeniu zbudowałam kompletnie inny obraz swojej rzeczywistości. I mocno w sercu zakotwiczyłam czucie tego stanu, bezpieczeństwa, spokoju, lekkości i własnej obfitości. Kasia dziękuję za, że podzieliłaś się z nami, swoimi przemyśleniami, refleksją i tą prawdą na swój temat. I tym chciałam zakończyć, odpowiadając jeszcze na pytanie, właśnie, jaki był mój pierwszy krok. I powiem tak słuchajcie, już to mówiłam w tym filmie, ale powiem jeszcze raz. Od wielu lat buduję to, co, w czym jestem. Natomiast fakt był taki, że kiedy wyszłam z policji, odeszłam z policji, to policja nie wyszła ze mnie tak szybko. Jeszcze wiele lat, być może do tej pory, czasem mm, ciążą na mnie różne ograniczające przekonania, co powinnam, czego nie mogę, ile to jest dużo, ile to jest mało. To nie jest tak, że absolutnie czuję się ekspertką w biznesie cały czas, ale uważam właśnie, że swoje przekonania czy to, te swoje ograniczenia można pokonywać poprzez odpowiednie podejście. Właśnie te stany flow są dla mnie absolutnie magiczne, więc dlatego do nich zachęcam, tego będziemy się uczyć w klasie biznes. A ale pierwszym na pewno krokiem było to, co mnie zgubiło, to właśnie takie sky is the limit, czyli jak zarobić pierwszy milion. Jak ja wtedy to w ogóle nie wiedziałam, jak zarobić pierwsze 500 zł poza etatem, tak. I to chyba, co mnie uratowało, to mnie uratowało to, że ja nigdy się nie poddałam, bo sobie zastosowałam taką technikę Kaizen, małych kroków. Że pierwsza moja rzecz, zanim odeszłam z etatu, to sprób spróbować zarobić swoje pierwsze 500 zł. Na jakiejś usłudze yy, poza etatem. I kiedy udało mi się zarobić 500 zł, sobie pomyślałam: okej, okay, to jest 500 zł zarobione na nielegalu, nie rozliczyłam tego, nie zapłaciłam podatku. Jakby to było zarobić w pełni legalnie, yy, na czysto 500 zł, odprowadzając podatek I, i zrobiłam to. I później się okazało: ok, jeśli potrafię zarobić na rękę 500 zł na legalu. To nie jest tak duża różnica, żeby zarobić 1000 złotych, a później, żeby zarobić 2000 złotych, a później te progi się zwiększały, zwiększały, zwiększały. I no, dużo bym miała jeszcze tutaj do opowiedzenia, ale taki i, i będziemy na ten temat właśnie mówić w klasie biznes, ale to jest na pierwszy raz, nie? Dla osób, które są totalnie na początku, jak zarobić swoje 500 zł poza mm, tym, co robisz teraz. Kaizen, metoda kroków Kaizen, a później te kroki, jak już masz takie małe, małe, ale później możesz coraz bardziej milowe kroki, a później to już kwantowe kroki, ale potrzeba fundamentu, tak? I rozwijania się, to jest, myślę, że to jest klucz. Rozwijać siebie. Tam, gdzie chcesz zarabiać więcej, ale nie rozwijasz siebie w tej kompetencji, są... Nikłe szanse, że zrobisz skok kwantowy, więc rozwijaj siebie. Ale jednocześnie jeszcze na koniec powiem Ci, to wszystko jest warte świeczki. Ta gra jest warta świeczki. Ta gra jest warta każdego zaangażowania, bo no, przeceniamy to, co możemy w pół roku, w rok, nie doceniamy absolutnie tego, co możemy w 10 lat, 20, 30. Ale zobacz, zadaj sobie pytanie, czy za 10, 20, 30 lat chcesz być tu, gdzie jesteś. I jeśli nie chcesz być tu, gdzie jesteś, no to potrzeba ci zmiany. Ja mogę powiedzieć dzisiaj, po tylu zmianach, tylu inwestycjach, że ja za 10 lat chętnie nadal będę w tym miejscu i nie muszę zmieniać. Natomiast ja cały czas jestem w trybie rozwoju. Cały czas. Więc ja nie chcę tego porzucić. Eee, trzymam za ciebie kciuki. Eee, życzę ci jak najlepiej. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału. Dziękuję za łapki w górę, dziękuję za komentarze, yy, udostępnianie. No i płyniemy dalej, płyniemy dalej, i zakończę z takim pytaniem kwantowym, zostawię w tej przestrzeni. Jakby to było się rozwijać i jakby to było, aby to, co mnie rozwija, także zarabiało na mnie? Jakby to było to, co mnie rozwija? Czy to jest dobrze zadane pytanie gramatycznie? To jeszcze raz, dwa pytania, rozdzielmy to na dwa pytania. Jak by to było cały czas się rozwijać i jak by to było, aby w swoim rozwoju na tym zarabiać? Z tym cię zostawiam. Dziękuję i płyniemy dalej.